Przebicie bardzo ważnego oporu na Bitcoinie na wykresie jednodniowym, to dzisiaj omówimy, ale nie tylko. Kolejny wskaźnik daje byczy sygnał, co robią topowi traderzy oraz aktualnie najmocniejszy projekt z narracji Web3 Gamingu będzie wchodzić na rynek, a co za tym idzie, do mojego portfolio. Zatem lecimy z tematem. No, długo tutaj nie trzeba się zastanawiać, aby zauważyć, że tak, na wykresie jednodniowym wybijamy się z tej byczej flagi. Ale już teraz mówię Tobie, że jest za wcześnie, aby wyciągać konkretne wnioski odnośnie krótkoterminowego kierunku, w którym podąży Bitcoin. Sentyment w ostatnich dniach jest bardzo negatywny, ludzie są sfrustrowani. Niektóre altcoiny odnotowują straty nawet 50, 60 czy 70%. Zatem negatywne odczucia są jak najbardziej naturalne. Ale czy to, co teraz się dzieje, to jest światełko w tunelu, czy kolejny fakeout i kontynuacja konsolidacji oraz trendu spadkowego? Według topowych traderów na Binance, to większość z nich aktualnie siedzi w longach. A będąc bardziej konkretnym, to 2/3 z nich, czyli dosyć sporo, właśnie siedzi w longach. Jak już prawdopodobnie wiesz, to ja również rozbudowywałem swoje longi na przestrzeni ostatnich tygodni. No i widać, że trochę zielono się zrobiło, ale to i tak traktuję jako taki krótkoterminowy szum, a dopiero parę kolejnych tygodni będzie decydujące odnośnie przyszłości dalszych ruchów cenowych. I teraz słuchaj uważnie, jeśli chcesz rozgrywać ten rynek w aktualnym jego stanie, no bo z tego co widzisz i słyszysz, to zapowiada się na to, że czeka nas duża zmienność, a to właśnie na niej zarabiamy. I jeśli chcesz bez ryzyka spróbować swoich sił, to ja zostawiłem Tobie $200 do odebrania pod tym filmem w opisie na samej górze. Wystarczy się zarejestrować na giełdzie Bybit, z której ja sam korzystam, zrobić depozyt i to tyle, czyli zabawy na parę minut, a stworzy to Tobie tak naprawdę idealne warunki do nauki oraz praktykowania swojego podejścia na rynku bez ryzyka, ponieważ ryzykujesz tylko tym bonusem $200, ale wszelkie zyski są już normalnie wypłacalne, możesz sobie z nimi zrobić cokolwiek chcesz, a czasu na odebranie bonusu jest coraz mniej, zatem kliknij teraz lub po obejrzeniu tego materiału na link poniżej, ponieważ tylko przez ten link można odebrać bonus. Miej to na uwadze, a teraz lecimy dalej. No i właśnie, w temacie perspektywy średnioterminowej przeniesiemy się teraz na wykres jednotygodniowy. Tak jak mówiłem, to mnie bardziej interesuje to, co będzie się działo za parę tygodni. I tutaj pojawiła się bardzo ciekawa sytuacja, a mianowicie wskaźnik Stock RSI. Jest on znany, dosyć lubiany, jest on darmowy tutaj na TradingView. Właśnie dał byczy sygnał. Przecięcie tych dwóch linii jest uznawane jako byczy sygnał. No i historycznie rzeczywiście się on sprawdzał dosyć skutecznie. Nie ma co jednak spodziewać się od razu parabolicznych wzrostów. Jak widać na przykład po sytuacji z września minionego roku, to po tym przecięciu siedzieliśmy około 4 tygodnie, prawie miesiąc konsolidacji, zanim rzeczywiste, większe, eksplozywne ruchy miały miejsce. Zatem wskaźnik Stock RSI można by dodać do naszego zestawienia byczych sygnałów, o których się nie mówi, ale za to aktualnie w większości mówi się o dalszych spadkach, jakichś dziwnych, absurdalnych, niskich poziomach. Ja osobiście wolę zimne, kalkulacyjne podejście do tego rynku. Dzieliłem się z Tobą na przestrzeni ostatnich tygodni poszlakami odnośnie potencjalnej zawrotki Bitcoina, a co za tym idzie całego rynku kryptowalut. Więc myślę, że to jest dobry dowód na to, aby teraz zainwestować dosłownie jedną sekundę swojego czasu, aby kliknąć subskrybuj pod tym filmem i być na bieżąco. Jak widzisz, opłaca się tutaj być. A teraz przejdźmy do kwestii altcoinów, ponieważ to ja wiem, że właśnie to Was najbardziej może interesować. W nich widzimy największy potencjał. Zatem teraz wykres, który siedzi przed nami, to jest wykres przedstawiający ilość nowych tokenów wchodzących na rynek na poszczególnych sieciach. I to ciekawe, ten duży spike, który miał miejsce w kwietniu, oznaczał dojście na rynek ponad 240 tysięcy nowych tokenów na sieci Base. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio na rynek weszło 1 000 000 nowych tokenów. Więc pomyśl sobie teraz, jak duża konkurencja jest tutaj, jeśli chodzi o nowe projekty, które wchodzą na rynek bez większego nakładu marketingowego oraz odpowiednio doświadczonego zespołu. Okay? Zatem właśnie przez to rozwodnienie, myślę, że warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że nadchodzące alt-seasony, one nie będą aż tak wybuchowe, jak były w przeszłości. Rynek jest bardzo rozwodniony, jak teraz zresztą sam widzisz. I najzwyczajniej w świecie coraz ciężej będzie złapać altcoiny, które zrobią mocne wyniki. Ale żeby Ciebie nie zostawić z taką pesymistyczną myślą, to podzielę się teraz z Tobą nowym projektem, który wejdzie w moje portfolio właśnie na przestrzeni następnych dni, a konkretniej 21 maja na rynek wchodzą tokeny Nayan z projektu Nayan Heroes. Listing odbędzie się na giełdzie Bybit i jest to bardzo ciekawa pozycja z paru względów. Ja już o tym projekcie pisałem wcześniej na Twitterze, więc jeśli chcesz mieć również dostęp do mocnych projektów, zanim one wchodzą rzeczywiście na rynek, to warto również śledzić mnie na Twitterze. Link zostawiłem również w opisie. Zatem Nayan Heroes. Jeśli chodzi o gry Web3, to ta pozycja zdecydowanie się wyróżnia. Po pierwsze,
Sama gra zebrała dużą uwagę od graczy spoza naszej kryptowalutowej bańki, czyli oznacza to, że realni gracze grają w tą grę, a to właśnie o to chodzi w grach Web3, aby ludzie grali. Co prawda, tak, duża część z graczy była rzeczywiście z naszego tutaj kryptowalutowego świata z nastawieniem na sezony airdropów i rzeczywiście, z tego co wiem, z naszej polskiej społeczności niektórzy zajmują wysokie miejsca w rankingach. Tak czy siak, co myślę, że jest jedną z najważniejszych kwestii, to ta gra wygląda dobrze. Z tego co czytałem po recenzjach, to tak, jest rzeczywista frajda z grania w tą grę. No i o to właśnie chodzi. Żeby gry Web3 wchodziły w mainstream, muszą odpowiednio nasycać dopaminą swoich graczy, podobnie jak można powiedzieć, że tradycyjne gry jak ten Fortnite, Counter-Strike, no i inne te takie najbardziej topowe tytuły, a teraz taki Nyan Heroes już ma ponad 200 tysięcy pobrań i znajduje się w top 30 grach w sklepie Epic Games, który chyba zaraz po Steamie jest drugim największym sklepem i platformą do gier. Zatem tak, jest to dosyć gruby temat i ja pomimo swojej inwestycji w prywatnej rundzie w ten projekt postaram się również ściągnąć nieco tokenów z rynku dla siebie. Ale to oczywiście w zależności od tego, jak będzie wyglądał listing. O wszystkim będę informować na Twitterze, Telegramie oraz tutaj na kanale, więc raz jeszcze może się opłacić być na bieżąco. No dobra, zerknęliśmy sobie na wykres jednodniowy, na wykres tygodniowy, więc teraz przejdźmy jeszcze w szerszą perspektywę, a mianowicie ostatni news odnośnie stanu Wisconsin w Stanach, który kupił około 100 milionów dolarów bitcoinów zapakowane w ETF-y od BlackRock. Jest to bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość, ponieważ to właśnie o to chodziło w wejściu ETF-ów, aby fundusze inwestycyjne oraz duże instytucje miały dostęp do bitcoina. No i jak widać, popyt na te ETF-y jest, popyt na bitcoina jest i wszystkie te wiadomości odnośnie banków, o których ostatnio mówiłem, które kupują co prawda małe ilości bitcoinów, ale i tak są nagłówki z nimi i to dla ulicy się liczy, oraz właśnie takie krajowe, uznane instytucje już wchodzą na grubo w bitcoina, a kupują go po to, aby zarobić. Więc pomimo turbulencji w krótkim terminie, to szersza perspektywa ma się tylko coraz lepiej. Pamiętaj też, że znajdując się w szerszej perspektywie na rynku, warto brać pod uwagę globalne cykle na rynkach tradycyjnych, a w tym tak zwane cykle płynności, które wyróżniają się jasną cyklicznością aż od 2008 roku. I tutaj widzisz wpis od Raola Pala, jednego z dosyć znanych analityków, który przedstawił właśnie tą globalną płynność w bardzo prosty i zrozumiały sposób, a mianowicie chodzi o te żółte strefy, które nazwał Banana Zones i one oznaczają lato na przestrzeni ostatnich lat. Aktualnie znajdujemy się w zielonej strefie, czyli we wiośnie. Poprzednia wiosna również wyróżniała się konsolidacją. Idąc wstecz, mieliśmy akurat wzrosty. Natomiast w tym cyklu płynnościowym, za każdym razem, gdy wchodziliśmy w lato, czyli w te żółte strefy bananowe, to globalna płynność na rynkach się zwiększała. A to jest bardzo dobra wiadomość. Raz jeszcze w ujęciu średnio i długoterminowym, szczególnie w pozycji, w jakiej aktualnie się znajdujemy. Dlatego pamiętaj, nie daj się zwieść takiemu krótkoterminowemu szumu, który w aktualnym czasie wylewa się prawie wszędzie na YouTubie, Twitterze, Telegramach. Suche liczby i zimne podejście to jest jedyne, co powinno Ciebie interesować, aby rzeczywiście w długim terminie zarabiać na rynkach. Tym właśnie dzielę się na tym kanale, jak już zresztą wiesz. Dlatego przypomnę, że może się opłacić subskrybować. Nic to nie kosztuje. Ja wrzucam tutaj materiały na porządku dziennym. Już teraz mówię, że kolejne materiały to spędziłem bardzo dużo czasu na ich przygotowanie, dlatego szczególnie mogą się Tobie przydać, więc bądź na bieżąco. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!